jeszcze nawiązać do doktora Tomasza, wydanego drukiem. Ona spotyka z przyciągiem. To wszystko się też łączy. Mianowicie mój mąż w latach jeszcze 70. zaczął pracować nad doktoratem. I temat to było górnictwo i hutnictwo staropolskie w Kieleckim. Nawet pamiętam, że dwa razy byłam razem z nim na sympozjach organizowanych przez w Kielcach przez Instytut Górniczy. Mój mąż to miał referaty, pracował nad tym, zajmował się tym. No i niestety zdarzyło się nieszczęście, mianowicie przy dojazdach. Zostawił teczkę w pociągu. I to było dla niego tak straszne przeżycie, że chociaż wcześniej zawsze no wręcz był dumny z tego, że nie opuścił pracy ani jednego dnia przez wiele, wiele lat. Wtedy za dwa tygodnie chorował. Potem na dobrych kilkanaście lat, a może i więcej, sprawa została zawieszona, bo dzieci były małe, budowa domu. Nie było czasu na kontynuowanie pracy naukowej. I dopiero miał taką ambicję, żeby jednak to zrobić. I tak ostatnie lata przed emeryturą, już nie pamiętam, w którym roku to zaczęło. W międzyczasie no, napisał kilka artykułów, pracował w zespole redakcyjnym przy Księdze Capierzyńskiej poświęconej kardynałowi Zapiersze. Pomagał, pracując w Jagiellonce, miał możliwość pomagania osobom, które na przykład pracowały naukowo, ale były poza Krakowem. I kserował artykuły, przygotował książki, jakimś znajomym księżom. Ja przyjadę, ale jak jakby 2 godziny czekać, aż mi z magazynu dadzą do czytelni, to szkoda mojego czasu. Może ja cię tu załatwię, będą na biurku, już tam na stoliku. No więc tak cały czas się jakoś angażował, ale swój doktorat dopiero zaczął realizować kilka lat przedsięwzięcia. No zrobił to. To było pod kierunkiem profesora Majchrowskiego, ta praca. No był bardzo szczęśliwy, że to zrobił. Byliśmy na tej uroczystości w auli kolegium Nowum. Bardzo to mój mąż przeżywał. No i cieszył się tą swoją pracą. Zresztą pracując właściwie prawie całe życie, od zakończenia studiów w Bibliotece Jagiellońskiej, bardzo był zżyty z tą instytucją, z biblioteką, z zespołem ludzi, z którymi najbliżej współpracował. I odchodząc do emerytury, wiem, że był bardzo ciężko, bo sama to przeżywałam również niedawno. Więc to pożegnanie się z tym rozdziałem życia nie jest łatwe. Oczywiście no, emerytura ma swoje uroki, ale no, odejście od tych ludzi, od tych spraw było trudne. Ale tak jak tutaj było to podkreślane, że był człowiekiem rodzinnym, zaraz się zajął wnukiem, który się właśnie wtedy pojawił niedługo, bardzo z takim dużym zaangażowaniem. No i cały czas pracował, był do pracy koło domu. Sadzawką, w której dorybki piwały złote karpie. Także no, i to jako jakaś taka satysfakcja na koniec wyrażona właśnie do moich dzieci, że czuł się takim spełnionym człowiekiem. I to było bardzo ważne. Ja bardzo dziękuję pani dyrektor za zorganizowanie tej promocji. Dziękuję wszystkim panu Sebastianowi, panu dyrektorowi. Dziękuję bardzo za te wszystkie dobre słowa, które padły. Myślę, że mój mąż bardzo mi się cieszy. No myślę, że cieszy się i słyszy to wszystko. Także i Państwu dziękuję też za przybycie. Chodzę na Pani dyrektor. Dziękuję Pani dyrektor. Dziękuję.
Zawsze na spotkaniach promujących książkę dziękuję się autorowi. Nie ma wśród nas zajęć. Dziękuję. Ten wieczór nie byłby możliwy, gdyby nie pani Zofia Sitko, czyli córka pana Mariana Hejsa. Jeśli państwo myślicie, że to myśmy wymyśliły scenariusz dzisiejszego wieczoru, to się mylicie. Nie, zrobiła to ona. Ona po prostu opowiadała o swoim tacie, a myśmy tylko wychwytywali właściwe wątki. Dziękuję ci za się bardzo. Bardzo dziękujemy również dzisiejszym prelegentom. Panie doktorze, troszkę dotknij na panią z tego powietu. Nasz mój lektor jest, już musiał pójść i nie ma go wśród nas. Jemu również serdecznie dziękujemy. Drodzy państwo, można dzisiaj nabyć ową publikację promowaną, a tych, którzy nie zrobią tego, zachęcam do skorzystania i przeczytania. Publikacja jest w naszych zbiorach dostępna. Można wypożyczyć i przeczytać. Dziękujemy bardzo. Warto.